Dzień dobry. Z czym się Pani kojarzy data 1 września? Z rokiem szkolnym. A może z II wojną światową? Też między innymi. Ale dopiero na drugim planie. Nie, na pierwszym, rok później jednak na pierwszym planie jest. Z czym się Panu kojarzy data 1 września? No z wojną. A z rokiem szkolnym? Szkolnym? No ja nie wiem tego. Nie, dziękuję. A z czym się Pani kojarzy data 1 września? 1 września? A ja wiem. Do szkoły. No, do szkoły trzeba iść, to jest najgorsze. A podpowiem, druga wojna światowa? No, ja nie bardzo taka z historii. Nie lubię tego przedmiotu bardzo. Dziękujemy. Proszę bardzo. Z czym się Pani kojarzy data 1 września? Trzeba iść do szkoły. No i wybuch wojny światowej. Przepraszam, nie mam czasu. Dziękujemy. No. A z czym Wam się kojarzy data 1 września? Ze szkołą. A podpowiem, druga wojna światowa? O kurczę. Nie wiem, ja w tych tematach to... Dziękuję. Proszę. A z czym Pani się kojarzy data 1 września? No iść nie pamiętam, jeszcze za stara, żeby pamiętać wszystko. Dziękuję. A z czym Panią się kojarzy data 1 września? A nic my nie wiemy. Pani? Nie będziemy... A z czym Pani się kojarzy data 1 września? No rozpoczęcie roku szkolnego. Naprowadzę Panią. Druga wojna światowa. No nie wiem, jakoś teraz pustka w głowie. Dziękuję. Proszę. Z czym kojarzy się Panu, księdzu, data 1 września? Oczywiście wybuch pierwszej wojny, drugiej wojny światowej. Chcemy właśnie, żeby ksiądz dał przykład, bo ksiądz o tym wie dobrze, tak jak każdy Polak powinien by wiedzieć. A z tego, co tutaj się pytamy młodych ludzi, kojarzy im się z początkiem roku szkolnego. Co ksiądz na to? Dla nich się kojarzy, bo do szkoły chodzą. Oczywiście trzeba mówić o tym. Ja nie uczę nic o tej historii. A mnie to jest data też ważna. Wybuch II wojny światowej. Mówię, trzeba mówić. Nie tylko dzieciom, ale myślę, że dorośli też muszą mieć tą świadomość i przekazywać swoim dzieciom. Nauczyciele też mogą mówić, ale wiadomo, rodzice też muszą tej materii dużo mówić w domu, bo to jest ważne nie tylko dla dzieci, bo dzieci żyją 70 lat później. Powinno być ważne dla rodziców, dla rodzin i to powinni w domu przekazywać. Dziękuję. Bardzo ważne. Czy Pani kojarzy daty 1 września? Tak, 70. rocznica II wojny światowej. I obchody w Gdańsku. Początek roku szkolnego. Dziękujemy. Z czym Pani kojarzy się data 1 września? No z wybuchem wojny. Prawda? To jednak jest jakieś tam święto. I z tym mi się kojarzy. No i z rozpoczęciem roku szkolnego, bo wysyłam też dziecko do szkoły. Także z rozpoczęciem też roku szkolnego. Dziękujemy bardzo. Z czym Pani się kojarzy data 1 września? Z wojną, wybuchem wojny. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A z czym Pani się kojarzy data 1 września? Z początkiem roku. A może podpowiem coś o wojnie? No, coś się kojarzy. Dziękujemy. Dziękuję, nie chcę. A z czym Pani się kojarzy data 1 września? Wybuch II wojny światowej. Dziękujemy. A z czym Ci się kojarzy data 1 września? 1 września, no wiadomo, początek roku szkolnego i tak dalej. A druga wojna światowa kojarzy Ci się? A wojna? No, przypomniałem sobie, tak, wojna też była druga. Dobrze, dziękujemy. A z czym się Pani kojarzy data 1 września? Dobrze, dziękujemy. Wojna. A z czym się Pani kojarzy data 1 września? Jak to? Z wybuchem wojny. I z początkiem roku szkolnego zapewne. No oczywiście, tak. Dziękujemy. A z czym Panu się kojarzy data 1 września? No wiadomo, wybuch II wojny. I zapewne z rokiem szkolnym. O, też. No. Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo Panu. Z czym się Pani kojarzy data 1 września? Coś... Dla mnie to zazwyczaj z początkiem roku szkolnego. Dam małą podpowiedź. Druga wojna światowa. Tak, ja wiem. To akurat z historii. Ale mówię, no... A z czym Panu się kojarzy data 1 września? No wiadomo z czym.
każdemu Polakowi się kojarzy z II wojną światową. Dziękujemy. Dużo osób młodych nie wie.